Cześć, jestem Klaudia Tokanowna i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Oceń na podstawie wartości wyróżnika, ile miejsc zerowych ma funkcja kwadratowa. Wyróżnik to po prostu delta. A to rozpisujemy sobie współczynniki, aby nam było łatwiej. Wzór na deltę to b kwadrat odjąć 4ac. 9 do drugiej 81 odjąć 4 razy minus 3 razy 1. Zatem mamy 81 dodać 12. To jest 93. Gdy nasza delta jest dodatnia, to funkcja ma dwa miejsca zerowe. To teraz tu. B kwadrat odjąć 4 razy A razy C. Wciąż będzie odejmowanie. 4 razy 2 to jest 8, 8 razy 7 to jest 56. Czyli nam tutaj wychodzi minus 20. Gdy delta jest ujemna, to miejsc zerowych nie mamy. To 44, z tego też jest 144, czyli wychodzi 0. I jak funkcja, znaczy jak delta jest równa 0, to nasza funkcja ma jedno miejsce zerowe, ponieważ wierzchołek leży wtedy na osi x. Szesnaście odjąć 4 razy A razy C. 8 pierwiastek z 4, czyli tutaj będziemy mieć 2. 16 odjąć 16 to 0. Czyli znowu mamy do czynienia z jednym miejscem zerowym. To do kwadratu to jest 3, odjąć 4 razy A razy C. Czyli mamy 3, wciąż będzie odejmowanie 8, wychodzi minus 5, delta jest ujemna. Czyli nie mamy miejsc zerowych. Gdy tutaj nic nie ma, a jest dodawanie, to B to 1. Zatem mamy 1 do kwadratu to 1, odjąć 4 razy A razy C. Mam tutaj dwa minusy, czyli będzie plus. Z tego mnożenia jest tutaj 576, czyli łącznie będzie 577. Delta jest dodatnia, czyli funkcja ma dwa miejsca zerowe. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I już.